Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Właśnie jadę na targi rzeczy vintage. Mam nadzieję, że może uda się upolować jakąś fajną torebkę, może wiecie, coś po prostu oryginalnego i ciekawego, ale oczywiście zanim pojedziemy, to pokażę stylóweczkę. Ogólnie nie chciałam się prasować koszuli, więc tak wyglądam trochę jak psu z gardła, ale no nie, po prostu inaczej bym nie wyszła z chaty. To jest ASOSA, spodnie Bershka i buty Naked. W ogóle dosłownie przed chwilą poczułam, zaczyna mi odpadać paznokieć. Pierwszy raz zrobiłam krótkie, to się od razu muszą psuć, a jak zazwyczaj mam długie, to nic się nie dzieje. Zdaje się, że w poniedziałek albo wtorek, jak i na paznokcie, to wrócę do długich. Jestem już po zakupach i mogę Wam teraz pokazać, co w ogóle tam wyhaczyłam. Więc po pierwsze takie oksiki. Kosztowały parę dyszek. Ogólnie no dawno już chciałam taki kształt, który jest trochę szybki, ale też będzie pasował do bardziej eleganckich płaszczy. To są takie szybkie, ale eleganckie oksy, a nie wiecie, nie takie szybkie, tylko imprezowe. Więc powiedzmy balans wszystkiego, co lubię. Potem znalazłam sobie taką torebeczkę, lata 90, standardowo taki jakby śledzik, tylko właśnie ze srebrnymi dodatkami, ponieważ ostatnio kupiłam na Sosie taką, która ma tutaj złote elementy i właśnie sobie tak myślałam, że do srebrnych stylówek też bym chciała mieć. No i proszę, była za 5 dyszek i jeszcze na tym samym stanowisku kupiłam sobie pasek. No i to jest w ogóle win życia, bo ten pasek kupiłam za 2 dyszki, a to jest, wiecie, skórzany. Piękna, naprawdę przepiękna klamra i taka właśnie krokodylowa faktura, więc idealnie jak będę nosić tę torebkę, to będę miała też pasek, a właśnie brakuje mi spoko paska ze złotymi elementami. No i tak pomyślałam, że skoro już ogólnie jestem dzisiaj w naprawdę dobrym nastroju do szukania, to może jeszcze od razu obok zajedziemy do Lumpa, bo tam była wczoraj dostawa. Pewnie mi, kurde, wszystko przetrzepali, jakich znam, bo ludzie z Gdańska są serio pojebani, oni wstają na otwarcie lumpeksu, że to wszędzie tak ludzie robią podobno, ale ja lubię spać, więc ja jeszcze nigdy nie mam na otwarcie lumpeksu. No pewnie mi wszystko przebrali, ale jakbym znalazła chociaż jeden spoko t-shirt, to i tak będę szczęśliwa. Znacie mnie, ja nie mam jakichś wielkich wymagań. Tak czy siak, ja jeszcze bardzo słabo umiem chodzić po lumpeksach, więc po prostu traktuję to jako takie ćwiczenie. A skoro jedziemy teraz do lumpa, to wstawię Wam piosenki, które dzisiaj cały dzień słucham. Ogólnie mam straszny, zamulasty, ale taki naprawdę pozytywny, chillowy humor i te piosenki się tak wpisują, więc tutaj je Wam wstawiam i polecam sobie wczaić. When I die, put my money in a grave. I really gotta put a couple niggas in it. When you realize she was never your girl, it was just your turn. You gotta face your demons, don't matter. Wszystkie marynarki, które mierzyłam, były piękne, ale dosłownie o 4 rozmiary za duże, więc stwierdziłam, że to nie ma sensu. Wzięłam sobie dzisiaj tylko te koszule, zresztą, well, podobna do tego, co mam dzisiaj na sobie. Taki, wiecie, fajny, cieplejszy materiał, ładne kolory. Przyda mi się na pewno, kosztowała mnie 14 zł. Trochę dużo, ale okej. No i teraz zabieramy się za zrobienie zupy z pieczonych pomidorów. Ta zupa to jest coś, co jadłam teraz w Anglii w tym hotelu, jak byłam z marką Avon. No i tam właśnie w tamtym vlogu, który zresztą możecie gdzieś tutaj obejrzeć, mówiłam, że jest to najlepsza zupa pomidorowa mojego życia i ja na serio nie kitowałam. To było najlepsze pomidorowe, co ja w życiu jadłam. Dlatego musimy to teraz odtworzyć, bo jeśli nie uda nam się tego odtworzyć, to ja w ogóle wyjeżdżam z Polski, od razu się tam przeprowadzam. Zatrudniłam się po prostu jako obsługa hotelowa w tamtej miejscówce i będę tam za samą zupę pracować. Normalnie mówiłam, to było takie wow. Kupiłam 2,5 kg pomidorów, podobno to jest najlepszy gatunek do tej zupy i jeszcze kupiłam takie małe, żeby, no nie wiem, żeby jeszcze troszkę może było coś ciekawszego. Dodatkowo wrzucimy do tego 1 główkę czosnku, no nie wiem, ewentualnie jeszcze wziąłam drugą na wszelki wypadek, gdyby to było za mało, 2 cebule, no i nie wiem, czy tę papryczkę wrzucać, czy nie. W tamtym hotelu raczej nie było papryczki, więc wydaje mi się, że póki co sobie ją odłożę i jeśli stwierdzę, że troszkę czegoś brakuje, to wtedy ją dopiero dodam. Karmelizuję powoli cebulkę i dodałam do tego jednak tę papryczkę chili. Mam nadzieję, że to się, wiecie, jakoś tam zejdzie. Zrobiłam sobie też kawę na mleku ryżowym. W ogóle na sobie dzisiaj mam podkład z Iwoną. Tutaj możecie obejrzeć test tego podkładu. I tak on wygląda już prawie po... Czekaj, od 11 go noszę, jest 16. Czyli po 5 godzinach noszenia wygląda tak. Ogólnie jest przecudowny, ponieważ mam go dzisiaj na sobie w bardzo małej ilości. A on robi takiego photoshopa, pięknie się trzyma. No ja jestem zakochana. I drugi podkład, który właśnie ostatnio nie mogę tu wyjść z podziwu nad nim, to jest ten Eveline Satin Matte. Mieszam go z każdym ciężkim podkładem, a on go tak, wiecie, troszkę łagodzi krycie, łagodzi moc i ten podkład staje się po prostu idealny na co dzień. Zaczynam jeszcze teraz testy podkładu z Urban Decay. Kupiłam go na lotnisku. Ten podkład nazywa się Stay Naked. Tak, Stay Naked, więc właśnie dopiero zaczynam go testować. Nagram filmik oczywiście na YouTube'a, ale jeszcze nie wiem co jeszcze się nie wypowiadam, co o nim sądzę. Znaczy pierwsze wrażenie dobre, ale wiadomo, chciałam go jeszcze troszeczkę ponosić, bo jednak to jest drogi podkład i nie chciałam polecać czegoś drogiego, co na przykład przy trzecim, czwartym nałożeniu pokaże jakieś, wiecie, kolorki niespodziewane, nie? O ja powiem wam, że... Znaczy tak, tutaj nie ma ogólnie żadnego cukru, żadnych przypraw poza solą, pieprzem i ziołami. I to są tylko pomidory, czosnek. A, i w ogóle czujesz tę papryczkę? Jak tak papryczka tak. Troszeczkę tam z tyłu kopie? O kurde. Ale to dobra zupa. Przepis zostawiam wam oczywiście w przepisie. Nie, przepis... w przepisie. Dobra, może ty to powiedz, ja nie wiem, czy ja dam radę. Przepis będzie w opisie. Zgaduję, że dochodziło. O kurczę, ale powiem wam, pospałam. Mamy godzinę 20:20. Przespałam serio pół soboty. Tak mnie skosiło, a ogólnie jakieś takie mamy straszne zmiany pogodowe i straszne różnice ciśnienia. I przez to tak zaczęła mi boleć głowa i zupełnie zasnęłam. Pierwsza myśl po obudzeniu to oczywiście, o Boże, muszę zjeść więcej zupy, więc odgrzałam sobie właśnie zupę na kolację, znowu będę ją wciągać, jestem i tak pyszna, mówię wam, mam taką fazę. O, już teraz, no tak o nim myślę, to mi ślina leci. No i chyba się już z wami pożegnam, wiecie co, bo naprawdę tak się zgonik, że myślałam jeszcze, że zrobić się make-up na Insta, ale to chyba nie wyjdzie, bo ja zjem tę zupę i wracam dalej do spania. Tak więc dzięki wam bardzo za dzisiaj, kochani. No i widzimy się w następnych vlogach. Cześć!